Wiadomości Grażyna Bukowska. Dobry wieczór Państwu. Obiekt latający, podniebny król nart, genialny skoczek o niewinnym obliczu. Chodzi oczywiście o Adama Małysza, zwycięzcę turnieju czterech skoczni. To, co jeszcze przed miesiącem było nieprawdopodobne, stało się faktem. Polak zdeklasował rywali. Wygrał dwa ostatnie konkursy. Trzykrotnie poprawiał rekordy skoczni. Bardzo szczęśliwy dla Adama Małysza okazał się pierwszy numer startowy. Lecz aby go zdobyć, musiał wygrywać turnieje kwalifikacyjne. Dziś w pierwszym skoku, mimo skróconego rozbiegu, Polak znowu poszybował najdalej. 127 metrów. I wyprzedził o 8,5 metra Fina Jana Honena. Polak znokautował także rywalizującego z nim w pierwszej serii Japończyka Nariaki Kasai. O wielkości naszego reprezentanta świadczy fakt, że mając bardzo dużą przewagę, nie skakał asekuracyjnie, lecz w drugiej serii znów był najlepszy. Wynikiem 134 metry przypieczętował swe zwycięstwo w konkursie w Bischofshofen i całym turnieju. Pierwszy raz w historii turnieju czterech skoczni w końcowej klasyfikacji przekroczył granicę 1000 punktów. Za zwycięstwo oprócz pucharu odebrał granatowe Audi A4. Adam Małysz jest pierwszym Polakiem, który wygrał turniej czterech skoczni. Olbrzymie wzruszenie, gratuluję, nie dziwię się łzom, bo to jest wszystko no, tak piękne, że aż trudno uwierzyć, że prawdziwe. Tak, dziękuję bardzo i dziękuję wszystkim kibicom, którzy zawsze we mnie wierzyli. I, no trudno cokolwiek mi w tej chwili powiedzieć, bo jestem tak szczęśliwy. Adam jest jak tygrys na progu, jak jastrząb w powietrzu i rzeczywiście w tej formie, w tej cudownej formie, w której on jest, tutaj nie miał przeciwników. I ten tygrys i jastrząb składa się na tego polskiego orła. Tak jest, na Adama naszego. 23-letni Adam Małysz swą wielką karierę rozpoczynał przed 5 laty, kiedy zajął 7. miejsce w końcowej klasyfikacji Pucharu Świata. W roku następnym był 9. Wygrał zawody pucharowe w Sapporo, Hakubie i Oslo. Potem przyszły lata chude, podczas których nie udały się Małyszowi starty w Igrzyskach Olimpijskich i występy w Pucharach Świata. Niektórzy żartowali, że jest on zawodnikiem jednego skoku. W tym sezonie, trenując pod okiem Apoloniusza Tainera, Adam Małysz odzyskał dawny blask. Co do tego, że to właśnie Adam Małysz zostanie triumfatorem konkursu, nikt w Wiśle nie miał najmniejszych nawet wątpliwości. Znajomi i najwierniejsi kibice naszego skoczka tradycyjnie zgromadzili się w barze u Bociana. W tym niewielkim lokalu, oddalonym o zaledwie 100 metrów od rodzinnego domu Adama Małysza, od lat oglądają relacje ze wszystkich zawodów, w których startuje nasz reprezentant. Znamy Adama od takiego i wszystko się potwierdza, co mówią jego trenerzy, co mówi sam Adam. Jest the best. Najwięcej kibiców zgromadziło się jednak na Wiślańskim Rynku, gdzie dziś w związku ze startem Adama Małysza w Bischofshofen umieszczono telebim. Za jego pośrednictwem kilkaset osób mogło obserwować bezpośrednią relację zawodów. Atmosfera była tu gorąca, zwłaszcza gdy na skoczni pojawił się Adam Małysz. Gdy ponownie poszybował najdalej, nastąpiła prawdziwa eksplozja radości. Jestem tak wzruszona, że naprawdę nie umiem nawet nic powiedzieć. Cieszę się niesamowicie. Jestem bardzo dumna z męża, wspaniały skok, no, coś niesamowitego. Nie mogę jeszcze po prostu do tego się przyzwyczaić, do tego faktu. No, przepięknie. Jestem strasznie dumna i strasznie zadowolona.